Siemanko ludziska, ja nie jestem Bergar. Idziemy sobie właśnie na komercję z kolegą. Bardzo się męczymy. Wózek wieziemy. Idziemy łapać duże ryby. Miało być łowienie na moim stawie, ale jednak nie będzie, bo mam gdzieś ankietę. Będziemy łowić tutaj. O, więc widzimy się na stanowisku. Jesteśmy na stanowisku. Trochę beznadziejne, bo brzeg bardzo stromy, a my łowimy tylko na metody. Ogólnie mamy 5 wędek, 2 moje, 3 Daniela. Ale i tak moim zdaniem nic nie złapiemy, więc możemy już zwijać się do domu i grać w CS. Nasze stanowisko już praktycznie rozłożone, teraz pozostały tylko wędki zarzucić. Ja jedną wędkę na kukurydzę i pelet halibut, a tutaj na pelet truskawka i pelet ochotka. Dobra, więc zarzucam i będziemy łowić. Okej, tutaj jest nasze stanowisko, tu będziemy sobie siedzieć. Tutaj mamy wszystkie wędki, tu jest moja, tam ta kolejna jest moja, a tam dalej są Daniela wędki. Tutaj jeszcze kilka rzeczy zostało, a tu jakieś błoto się z peletu zrobiło. Podbierak, tam siatka leży. No i co, teraz czekamy, łowimy, zobaczymy jak Wojtek ciągnie rekina. Jest na coś małego, mam nadzieję, że to nie leży. Ty, ale jak jest, poczekaj, zostawię statyw i pójdę po podbierak. Jest tam taki nagryw. Tak. Leszczyk. Wow. O! Daniel, masz rybę? Nie, przepiła się. Dobra, to chodź tutaj. Czekaj. Daj tą kamerę tutaj, bo... Nie ma, dobra. Leszczyka mam pierwszego. 2 brania naraz, ajajaj. Leszczyk środek. Ale zawsze ryba. Dobra, jest nasz. Na matę chodź. Czekaj, wyłączę kamerę. Ludziska, kolejna ryba idzie jeszcze. Leszcz na macie siedzi, tam go Daniel odhacza. Ajha, tutaj branie, sygnalizator piszczy. I coś idzie. Coś idzie, nie no. To jest niemożliwe. Takie brania. Ale pewnie kolejny leszcz. Bo bardzo leciutko idzie. O, coś małego bardzo. Leszczyk Wojtka idzie do wody, no. Cały w śluzie jestem. Do siatki znaczy, ale później wszystko wypuścimy. Oho, szczepiła się, no. Coś się szczepiło, ale dobra. Ważne, że jest leszczyk, była ryba. To 3 brania już mieliśmy w bardzo krótkim czasie. No dobra, więc łowimy dalej. Dobra, więc już jest u mnie pierwszy leszcz. W bardzo szybkim czasie na 2 wędki zaczęło brać, na jednej się szczepiło, ale fajnie, mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało i łowimy dalej. Daniel ma rybę, nie zdążyłem nagrać brania. Po prostu sygnalizator zaczął piszczeć i ping-pong do góry. Ja tutaj mam... Chyba nie długa. Pewnie znowu leszcz, wezmę podbierak. Żeby mi teraz nie wzięło. Coś na pewno bardzo malutkiego. Dobra, co to jest? Czyżby... Leszcz chyba. Tak, leszcz. Ajajaj, no. Dawaj. Ty, no daj mi, to ja sobie sam poradzę, bo ty mi popsujesz wszystko. Bergar, psuj. Odejdź. No matę trzeba położyć. Mały, brzydki leszcz. Może zapytacie się, dlaczego mam takie znienawidzenie do tych leszczy, bo przez ostatnie wyprawy łapiemy głównie leszcze, a raczej ja łapię. Dobra, może jakiś karpik wejdzie, fajnie by było. Ej ludziska, zostałem tutaj sam, bo Daniel poszedł po coś do jedzenia i ryba Danielowi wzięła, coś większego. Ja ją ciągnę, ale nie wiem, czy ją uda mi się podebrać, bo dość ciężko się z nią walczy. Znaczy ciężko, no jest mocniejsza niż te leszcze. Nie wiem co to może być, chyba wyłączę kamerę i dopiero jak już będę miał tą rybę, to wam ją pokażę. Bo nie wiem ile ją będę holował. Jest ryba, to właśnie to jest ten amur. Daniel jeszcze nie przyszedł, ja już go ciągnę od długiego czasu. O, strasznie się wyrywa. No i spory amurek, zaraz wam go pokażę jak go wyciągnę. Wow. Patrzcie, jaki amur jest. Nie wiem, jakim cudem udało mi się go wyholować. No nie jest taki mały. Piękny amurek, zaraz go odhaczę i go wypuszczę. Znaczy nie wypuszczę, tylko do siatki włożę, bo jeszcze kolega go musi zobaczyć. Patrzcie. Taki amurek. Do siatki go wsadzam. Dobra, więc już wyholowałem tego amura, jak widzieliście. Nie wiem, jakim cudem tak trudno mi go było wyholować. Jeszcze musiałem zejść tutaj. Tam plusnął się przed chwilą w siatce. Jeju, ciekawy jak zareaguje mój kolega, jak dowie się, że gdyby został chwilę dłużej, to tego amura by wyciągnął. A tak to ja na jego wędkę wyciągnąłem. No jestem ciekawy, czy będzie zły, czy będzie się śmiał. Ja bym był zły, no ale dobra. Zobaczymy, poczekamy na niego. Już holuję drugą rybę na jego wędce, a go jeszcze nie ma. Nie wiem, czy się zerwała, czy jeszcze idzie, bo ta wędka jest ciężka. Chyba się zerwała ryba. A nie, coś siedzi. No ciekawe, co to jest. Jeju, czemu on poszedł, ale by miał ryby. Zaraz wyciągnę tą rybę i też wam ją pokażę. Dobra, ta ryba, którą wyholowałem, to był leszczyk. No nie, jak Daniel się o tym dowie, to ja nie wiem, co to będzie. No. Nie cieszę się tak z tych ryb, bo nie są na moje wędki. A no nie wiem, czy się cieszyć, czy nie cieszyć. Ale dobra, czekam na Daniela. Dwie wędki ma ściągnięte, te na których ryby były. Ja zarzuciłem dopiero swoją. Amurka wypuszczamy. Daniel ciągnie rybę, wszystkie ryby dzisiejsze wypuściliśmy, żeby się nie męczyły w siatce. Nagrywałeś te swoje wcześniej? Tak, trochę jak ciebie nie było też ponagrywałem. Daniel teraz ciągnie jakąś rybę, mówi, że to sum albinos, ale ja twierdzę, że to leszcz. No. Albo karać, ale raczej leszcz, bo nie walczy. Leszcz. Na co? Na pelet truskawkę. Pelet truskawka. Brzydki leszczyk. No to chyba już go nie będziemy brać do siatki, tylko wypuścimy od razu. Daniel ma branie. Nie wiem, czy to był leszcz. Będzie leszcz, bo opuszcza. No to tnij to. Poczekaj. Patrz, jak opuszcza skłony. O! Dobra, tnij, bo nie mam pamięci w kamerze. No bo... Idzie. Idzie. Leszczyk pewnie. Ta? No i co, jakoś tak dziwnie. Tylko na kolegi wędki głównie bierze. No to... Ty, to chyba nie leszcz. Nie leszcz? Albo jakiś mutant. Mutant leszcz. Mi też mój leszcz, czy ten twój leszcz na twoją wędkę też jakoś tak mocno walczył. Co to jest? Leszcz. Walczył. A nie. Po prostu płynął. No to dzisiaj wędki tylko leszczowe. Mały leszczyk kolejny. Ale z tym no. Było fajnie, bo walczył trochę. No. Daniel miał branie. Weź nie przychodź obok mojej wędki, bo tutaj... Ale coś kurdupel jakiś idzie. Jeju, znowu, tylko nie to. Jak to leszcza wziął? Ładnie, nie wiem. Daniel już wygrywa ze mną. Chociaż tak naprawdę ja mam jedną rybę na moją wędkę. I dwie na Daniela. Leszcz na pewno idzie. Ta? Leszcz? No pa. Mhm. We podbierak podaj. Dobra. No, nie no. Czemu te leszcze cały czas tutaj? Chyba wyłowiliśmy wszystkie dobre ryby, a leszcze zostały. Wojtek z rybą. Dawaj, chodź tutaj. Idę po podbierak. Dobra, ale weź tutaj kamerę. Jak w sumie to możliwe, że jest leszcz. Chodź, tak wszystko dobrze było widać. Dobra, dobra. Czuję, jakby się zerwał, ale chyba nie. Nie no, siedzi coś, ale nie wiem, co to jest. Elo mordy. Zaraz wyholuję to dziadostwo. Leszcz! Nie no, serio. No to remis, 4-4. Kurczę, blade. Ajajaj, też. Ale spory. Wyłącz tą kamerkę, uważaj. Wojtek odhacza leszcza. Wow, ale fajnie, złapałem leszcza, ale się cieszę, najlepiej na świecie. Wojtek, który to już jest dzisiaj twój leszcz? Nie wiem, drugi. Ja dzisiaj słabo z rybą. Wojtek miał branie, ale no, nie zauważył w porę. My tutaj gadamy o CS-ie, a tu Daniel mówi ping-pong, ping-pong. No i stało się, no. Gry psują życie, mówię tak. Wojtek z rybą. No, kolejna rybka. O, kamerzysta Daniel z workiem na głowie. Już mnie tutaj kameruje. Z workiem Gucci? No. Tak, chodźmy. Pewnie kolejny leszcz. Jak to zwykle bywa tutaj. O, coś mocniej walczy. Uwaga, co to będzie. Wojtek już wygrywa jedną rybą ze mną. Chyba, że się to jeszcze zerwie. Łąbelki idą. Oczywiście, że leszcz. Tak. Wyłączaj kamerę, nie nagrywamy tego. Dobra, Daniel ma branie. No, bo znowu mi się kończy pamięć w kamerze. Znowu muszę coś wsłuchać. No patrz, co ona robi. No co za głąb? No to zapnij, no pewnie już siedzi. Siedzi. Coś idzie, pewnie znowu leszcz. One w ogóle nie ma z nimi walki. Czasami się trafiają takie, które trochę powalczą, ale tak to tylko ciągnie się je przez cały staw. Tylko się zwija i... O, już podchodzi do brzegu. Ja tu senny się zrobiłem, tak, leszczyk. No to nawet nie będę go dokładnie pokazywał, bo chyba wszyscy wiedzą, jak leszcz wygląda. Czekaj, nie wszedł. No. Daniel właśnie miał dziwne branie. Dopiero zarzucił, odwraca się, a tu ping-pong mu idzie do góry. Teraz znowu opadł. No, Wojtkowi idzie ryba. Grało przed sekundą, ale... Jestem kamerzystą Wojtka, więc muszę kamerować. Jak to jest leszcz, to ja coś zrobię tej rybie. To nie mo... To jest leszcz? Ja. Jaki wielki byk! O ty! Ty! Jaki duży leszcz! Ciągnę rybę, ale Wojtek nie chce nagrać mi, bo jest ham z hama. No, bo ja odhacza moją rybę. Dobra, odhaczona. O, i muszę... Przepraszam, że tak zrobię, ale no muszę, bo... Tamten pajac mi zabrał podbierak. Taki mój leszczyk. Nie wiem, czy to widać, ale dobra. Już go wypuszczam. Od razu. Dobra. No i git, malin. Remisujemy, 5-5. Tak. Daniel twierdzi, że coś lepszego mu idzie. Zaciął ja tutaj moją wędkę. Jeszcze ping-ponga nie założyłem. Mówi, że coś lepszego mu idzie, ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. W końcu coś walczy w tej wyprawie. Zaraz zobaczymy, jak już będzie blisko ta ryba. Ej. To są chyba żarty. Jeżeli to jest... To jest leszcz. Co? Nie tak brał, tak walczył. Pa, jeszcze walczy. Widzisz go? Serio? Widzisz go? Ale spory. Ten to jest większy od tamtych. Tak brał. Nie, no nie wierzę w tej. Ale on wierzy, skurczywyk. Co mocno te ryby walczy. Tutaj robią? Ale chyba mniejszy od mojego. O, nie wiem. Dobra. No to leszcz, to możemy kończyć nagrywanie. To na kukurydze było? To jest na pelet truskawkowy. No to chyba my wszyscy łowimy na pelet truskawkowy. Nie, na kukurydzę wcześniej złapaliśmy. No to tak na pelet truskawkowy, bardzo dobrze biorą. Jest ciepło, więc truskawka się sprawdza. Dopiero Daniel tamtą wędkę zwinął i dosłownie z 20 sekund po tym już kolejne branie, nie no. Jak tam wyholuje rybę, to już 2 rybami będzie. Jak to będzie leszcz, no to jest leszcz, no. Nie, no dobra. No to jak to leszcze, już nie będę tego nagrywał, no czekaj, bo nie ma co tracić odcinka na takie. Ale walczył na początku, no ja nie mogę. No. Nie wierzę w te ryby. Co one tutaj robią? Ty, weno weź a, w sumie. Poczekaj, jak mamy tego wezmę, tak. No i leszczyk znowu. Ajajaj. Ty... Proszę państwa, Wojtek z kolejną rybą. To nie może być leszcz, nie może być. Jak to jest leszcz, to ja ten odcinek nazywam leszczowy terror. Więc jeżeli taka jest nazwa, to znaczy, że to będzie leszcz. Leszcz. Czy ja coś mówiłem? No. Wyłączaj tą kamerę, bo... Dobra, pokaż go tylko tutaj i Patrzcie, idzie leszcz. Oho, ty, ryba mi bierze. Piękny leszczyk. Ochotka, ochotka i ochotka. Tak Wojtek wkurza wędkarzy na łowisku. Cały czas piszczy i piszczy. Jeju, my tutaj siedzimy sobie, oglądamy filmy, się śmiejemy, co teraz nagrywaliśmy. Daniel! Tutaj pimpon na samej górze! Co? Jeju! Co to jest za porąbane wędkarstwo? O, te na tamtym pimpon! Dobra, na tamtym to zaraz ładne, poczekaj. Jeju! Tu chyba nic nie ma. Serio? Tak, nic nie ma. Nie, co? Jak tamte będzie szedł do góry, to tnę od razu tamte. A, kozak. Dobra, tnij to. Chyba idzie. O, ja. Coś idzie, idzie. Coś idzie, zaraz zobaczymy, czy to leszcz. Nie, no to są żarty jakieś. Co? Tak brał, tak mocno. Na kulkę proteinową. Tutaj była kulka proteinowa? Tak. Co? I o smaku jakim? Ochotka. Ochotka, kulka proteinowa i leszcz. Serio? Nie no, na wszystkie wędki naraz brania tutaj biorą. Tam wyciągnął leszcza. Zobaczcie, jaka kulka proteinowa. Zobaczcie, na takie coś, taki mały pysk. Tutaj podobno te leszcze to jest właśnie taka zmora. Nie da się łowić przez nie. Na tej wędce ping-pong opada. Podnosi go, on zaraz znowu opada. Nie, to chyba są takie właśnie brania leszcza. Może jak coś lepiej ktoś wie, to niech napisze nam tutaj. Jest rybka, ja sobie zjadłem frytki. Nie no, serio, zjadłem 3 i już nie jestem głodny. No i co, łowimy. Daniel ma kolejnego leszcza. Chyba jego 10. będzie, albo 9. Na pewno leszcz, no przecież tutaj tylko leszcze biorą. Co by miało innego brać? Podbieraki. Leszcz. Mały. Puścił ham. Tu jest, patrz, tu jest. Dawaj podbierak, szybko. Będę miał rybę jedną więcej. Od Wojtka. Ej, on puścił i od razu zdycha. Czemu tak? Jest. Czemu, co? 9. ryba. O nie, zahaczyłem. 9. ryba. Puścił i od razu zdycha. On zżarł mi pelet. Nie mogę. Jest? Jest coś. Jakaś rybka jest. Pewnie znowu leszcz. To już będzie 10. leszcz. Na 100%. Puściła. Puściła? Dobra. Ale na pewno to był leszcz. Co? Wojtek ciągnie kolejnego leszcza. Kameruje się? Tak. Wojtek z kolejną rybą. Na początku tak ciągnął, że ja myślałam, że to nie jest leszcz. Najprawdopodobniej leszcz. Ale zobaczymy, co to będzie. Chodź tutaj, żeby fajne ujęcia były, bo ty jesteś kamerzysta. Spokojnie wyciągnę leszcza, bo mam... Asza bajcepsa. O, leszcz. Mhm. Na 100% film będzie nazywał się Leszczowy Terror. Właśnie Daniel mi powiedział, że jak będę miał 10 000 subskrypcji, to odkupi ode mnie kanał i będzie nagrywał tam rap. I właśnie w tej chwili ping-pong mu poszedł do góry i nie zaciął tego, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ja to bym od razu zacinał. No ale dobra. Daniel ma właśnie kolejną rybę. Kolejnego leszcza pewnie. No tak, oczywiście. Nie ma dobrze, tutaj same leszcze biorą. O, znowu nie mam pamięci w kamerze, zaraz mnie ktoś trafi. Zbija, będzisko fajne. Szybko holuj tego dziadka. Taki leszczyk idzie tam gdzieś sobie. Bo zaraz w ciebie tam wejdzie. Twój zestaw. Leszczyk jak nic. Właśnie miałem branie, ping-pong wszedł w górę. Nie wiem, czy zacinać, bo zacząłem sobie śpiewać. Wojtek, zacinać terapię. No, chciałem sobie śpiewać, że mam gdzieś, że mi bierze, bo nie chcę leszcza. Nie nagrałem wam tego, bo byście mnie wyśmiali. Chociaż w sumie mógłbym rapować chyba. Wojtek z kolejną rybą. Kolejny mocarny leszcz. Chodź tutaj bliżej, postaw tu. No nie wiem. A może jak już będę go miał tutaj przy brzegu, to wtedy dopiero nagramy. Taki leszczyk piękny. Dobra. I to tyle. Dobra, mamy jedną. Pierwszą z ostatnich ryb. Pierwszą z ostatnich. Pierwszą z... No i co? I to ty? Będzie leszcz? No leszczyk. Pewnie 21 już. Zaraz zobaczymy jeszcze, bo... To pewnie, no daj. No. Dobra, leszczyk. Kolejny brzydki leszcz. Kukurydza nam została, więc sęcimy stanowisko na następny raz. Daniel wsypuje, nie żałuje. Pyk. I raszuje z tym. Nie wiem, czy było coś, cokolwiek widać, ale fajna praca. Daniel zaciął ostatnią rybę. A, puściła. A, puściła, no to wcześniejsza była ostatnią rybą, bo już połowa sprzętu złożona. Teraz jeszcze tylko wędki i jakieś tutaj pierdółki. No i co to? To chyba by było na tyle. Jeszcze zaraz się z wami pożegnam. Wojtkowi wzięło może coś większego teraz? To nie jest leszcz! To nie jest leszcz! Jest! Pierwsza ryba i to nie jest leszcz. A jaka pierwsza? Już 20 ryb. Ajajaj. Jak to jest leszcz, to ja już kończę z wędkarstwem, ale to na 100% nie jest leszcz. Jak to się zerwie... Tak nie skończysz z wędkarstwem. No chodź tutaj bliżej. Ale ja ciągle... Ja nie mogę tego nawet... Ale nie aż tak blisko, co ty? Widzowie nie mogą widzieć mojej brzydkiej twarzy. Pewnie jakoś źle to holuje, bo hejterzy zawsze coś powiedzą. Dobrze holuje. Dobra, wyłącz na razie. Wojtek ma karpia. No, bez jakichś karp. Ło, ale ciągnie. Ale skurczybyk ciągnie. Weź, może w rękę weź tam. Albo... Strasznie mi ciągnie karpiszon. No wreszcie jakaś inna ryba. O! Widać krzypówka. Żeby się nie zerwał tylko. Żeby jak szczytówka się nie widać. O! Jak będę mocno ciągnął, to się na 100% zerwie, dlatego muszę powoli. Dobra, i teraz wam pokażemy go, jak już będzie wyholowany. W końcu Wojtek z karpiem. Jaki byk. O, zaraz. Dwójeczka, myślę, że na spokojnie. No. Zaciął tutaj mocno, chyba będę musiał odhaczać. Wziąć, ale holowaliśmy dość długo. No, zaraz zważymy go i wam pokażemy. No, Wojtek, nagrywanie. Dobra. Karp ma, zaraz powiem. O, się tutaj odczepia, dobra. Nagrywaj. 2,15 około. 2,15, no to 14, myślę, że jakoś jest moja życiówka, więc jest naprawdę spoko. To było już i teraz oblewamy ryba. Wojtka, bo to jest jego życiówka. Nie, dobra, uciekam nara. Oblewamy Wojtka, nie, nie. Chodź tu. Nie. Ale ja miałem amura 7 kilo. Wyłącz tą kamerę. Nie wyłącza nic. Zdejmij lepiej koszulkę. Nie, ja nie chcę. A nie masz wyboru. Wojtek jednak złapał wcześniej większą życiówkę, więc niestety teraz nie będzie oblewany. Znaczy, to ja tylko tak żartowałem. Ale piękny karpisz. Może dla was się wydaje mały, ale dla mnie to... Może weź no, podnieś go i nisko, kucnij. Pięknie. Karpik. Dobra, idziemy go wypuścić. Branie tam mam. Muszę go tutaj trochę zrzucić, ponieważ jest bardzo stromy brzeg, ale to nic raczej nie zrobi. Poszedł, jest super, bardzo. No dobra. Dobra, wyłącz. Okej, a więc to by było na tyle naszej emocjonującej wyprawy. No, podsumowanie, myślę, że dla mnie jest tak 9 na 10, dla Daniela ile? 8. 8 na 10 dla Daniela. No ja złapałem 10 leszczy, jednego karpia i amura. Amura na Daniela wędkę. Daniel złapał 10 leszczy i nic więcej. Ale i tak bardzo fajnie, mamy ponad 20 ryb. A więc zostaw łapkę w górę, bo oczywiście się bardzo mi przyda, jak chcesz więcej odcinków. No dobra, no i narka. I już koniec filmu, ale jeszcze nadal biorą.